Dashboard chcielibyśmy przedstawić krótką instrukcję dotyczącą przestrzeliwania lunety noktowizyjnej Pulsar Digex C50. Najnowszy model Pulsar Digex C50 to cyfrowa luneta noktowizyjna umożliwiająca kolorowe obserwacje w ciągu dnia. Zastosowane wysokiej jakości soczewki oraz różne tryby pracy umożliwiają użytkowanie celownika w świetle dnia oraz w całkowitej ciemności. W ciągu dnia Digex C50 wyświetla obraz w pełnym kolorze. Gdy zapadnie całkowita ciemność, szybko zmienisz tryb obserwacji na nocny oraz wzmocnisz czułość lunety, tak by dostosować ją do warunków nocnych. Obsadzanie lunety Pulsar Digex C50 jest uproszczone przez zastosowanie najpopularniejszego tubusu o średnicy 30 mm. Tak naprawdę obsadzamy go tak jak każdą klasyczną lunetę. Oczywiście standardowo staramy się, aby luneta ustawić jak najniżej, lecz obejmy muszą być trochę wyższe niż standardowo montowane. Za niski montaż sprawi, że luneta po prostu nam nie wejdzie, natomiast za wysoki popsuje komfort oddawania strzałów. Bardzo ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać, to fakt, że lunety noktowizyjne i termowizyjne mają zmniejszoną odległość urządzenia od oka, umożliwiającą złapanie pełnego ekranu wyświetlacza. Określana prawidłowa odległość od oka wynosi około 5 cm, a nie jak w klasycznych lunetach około 9 cm. Obsadzając lunetę, należy zamontować obejmy jak najbliżej obiektywu. Należy jednak pamiętać, aby zostawić miejsce na uchwyt iluminatora. Gdy sytuacja będzie tego wymagała, warto też dokupić przedłużony montaż. Prawidłowo osadzona luneta daje nam nie tylko komfort obserwacji, ale i powtarzalny skład. Poprawnie osadzonego Digexa C50 możemy zobaczyć na filmie. W menu celownika mamy do wyboru 10 siatek celowniczych w różnych kombinacjach kolorystycznych. Pulsar Digex C50 posiada 5 profili balistycznych, do których możemy przypisać jedną z posiadanych jednostek broni. Każdy profil umożliwia dodatkowo przystrzelanie karabinu na 10 różnych dystansach. Oddajemy pierwszy strzał. Jeśli punkt trafienia nie odpowiada punktowi celowania, wciśnij i przytrzymaj kontroler, aby wejść do głównego menu. Wejdź do zakładki siatka celownicza i zerowanie. Obracając kontroler, ustaw dystans do celu za pomocą opcji Dodaj nową odległość. Wybierz ikonę Przestrzeliwanie, następnie ustaw odległość, na jaką przestrzeliwujemy, i zatwierdź naciskając i przytrzymując przycisk kontrolera. Na ekranie wyświetli się dodatkowe menu dotyczące ustawień siatki. Pojawia się krzyż pomocniczy w centrum pola widzenia. W prawym górnym rogu ekranu widoczne będą współrzędne X i Y. Wyceluj ponownie w środek tarczy, w ten sam punkt celowania i zamroź ekran za pomocą przycisku ON, bądź wybierając kontrolerem ikonę Freeze. Dzięki metodzie Freeze korekta jest bardzo precyzyjna i prosta. Metoda ta pozwala na uzyskanie nieruchomego obrazu, tak zwanego stop klatki.
na którym można wykonać wszystkie opisane operacje bez konieczności nieruchomego utrzymania broni w imadle. Całkowity zakres regulacji siatki to 220 cm, zaś jeden klik przy minimalnym powiększeniu to 11 mm na 100 m. Za pomocą kontrolera ustaw krzyż pomocniczy w rzeczywistym punkcie trafienia. Przełączanie pomiędzy pionowym a poziomym ruchem krzyża odbywa się poprzez krótkie przyciśnięcie kontrolera. Długie przyciśnięcie kontrolera powoduje zapisanie nowego położenia punktu celowniczego. Następuje wyjście z menu, siatka celownicza zostaje przesunięta do nowego punktu celowania. Wykonaj strzał kontrolny, aby sprawdzić poprawność ustawienia siatki. Po wykonaniu tych czynności celownik jest prawidłowo przystrzelany. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego. Dane do kontaktu na naszej stronie internetowej www.deltaoptical.pl. Dashboard.